Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów. Życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy. Trudny mecz. Mimo, że powiedzmy, nasza przewaga była zdecydowana, jeśli chodzi o grę w polu, jakichś takich nie przełożyło to się na zbyt wiele stuprocentowych sytuacji. Mieliśmy swoje pozycje, ale nie było ich zbyt dużo. Natomiast no, myślę, że mimo wszystko zasłużone zwycięstwo, bo tak naprawdę Unia zagrażała nam przy stałych fragmentach gry, tylko rzuty z autu i rzuty z rogu tak naprawdę były dla nas problemem, a i tak jakby powiedzmy setki nie miała, tak, czy tam pozycji jakiejś dobrej nie miała. Także no, na pewno możemy grać lepiej, na pewno będziemy grali lepiej, ale wygraliśmy. Mecz na 0-0, jedna to nie było sytuacji, tylko jedno kopnięcie piłki w przód przez Grana i bramka. No mówię, mecz nie obfitował w jakieś tam wiele sytuacji pod jedną drugą bramką. Typowa taka trzecioligowa Mucka, pierwszy mecz. Grana to podobno najlepsza drużyna ligi i to pokazuje, że my w tej lidze nie mamy prawa się nikogo bać, bo mimo jakichś tam swoich problemów zaprezentowaliśmy się, uważam, z niezłej strony. Troszeczkę braku jakości w ofensywie. Widać było, że nie najlepiej weszliśmy ten mecz. Kilku zawodników miało pierwsze takie nerwowe zagrania i to później się przełożyło na ich grę do końca. W środę przed nami kolejny mecz. Ten sierpień zapowiada się jako maraton, więc tak jak powiedziałem chłopakom przed chwilą, nawet jakbyśmy tutaj dzisiaj wysoko wygrali, to nie zmieniałoby postaci rzeczy, bo za 3 dni kolejny mecz, który trzeba wyjść i próbować wygrać. I w tej lidze naprawdę z każdym można wygrać, z każdym można przegrać. Nie ma zespołów, które są w stanie zdominować zdecydowanie tą ligę. Ja uważam, że większość tych meczów będzie wyglądała podobnie, że będą decydowała jedna, druga bramka. Cały czas powtarzam chłopakom, nieważne co przeciwnik, ważne co my gramy, jak my będziemy w dobrej dyspozycji, to obojętnie z kim w tej lidze zagramy, to sobie po prostu poradzimy. Mamy kadrę, jaką mamy, dużo jest młodych chłopaków, trzeba ich powoli wprowadzać. No i zobaczymy. No. Dzisiaj wybraliśmy jakąś 11, czy ona się okazała optymalna, to po analizie będziemy wiedzieć. Pewne decyzje troszkę zaskoczyły może, ale mówię, no przed nami kolejny mecz, ja też chcę mądrze tymi siłami tych zawodników szafować, bo mówię, tego grania w wysokich temperaturach naprawdę w sierpniu jest bardzo dużo. Ja gratuluję osobom, które ten terminarz układały.